Nerwus! Jestem Nairo. 007 la. A to jest drugi odcineczek z tutaj Minecraft bez ziemi i słuchajcie, wróciłem dwa. Tak, wróciłem dwa. To znaczy, no niezapowiadana. Niezapowiadany, nie, że tak ujmę to, brak odcinków, bo tak zapomniałam zapowiedzieć, no. I to też sorry w sumie trochę, że akurat wtedy, kiedy miał być pierwszy tydzień tego jakby nowego planu wrzucania filmów na YouTube, ale no, mam nadzieję, że wybaczycie. Ale ten film się nie będzie nazywał Wróciłem 2, tylko Wróciłem, a wraz ze mną brak ziemi, chyba tak. Wy już wiecie. Mogę coś jeszcze dodać do tytułu, jeżeli wiecie, coś fajnego się przydarzy w tym odcinku. To dodam do tytułu. No. Okej, to już zaczynamy, słuchajcie. Czy to coś tutaj... Wiedźmyczka. Panna w wiedźmach... Ja tędy nie przejdę, bo ten wieśniak spadnie, a pan ma... No właśnie. Jak pan tu się trzyma? Pan jest mądry w ogóle. What the hell is it? Czekajcie, w ogóle sobie shaderki zmienię trochę na takie fajniejsze. W sumie dziwne trochę. Co? Kiedy przejdę, to spadnie. Co ja mam teraz zrobić? Powiedzcie mi, masakra. No dobra, jakoś... Jeszcze może blok postawię. No dobry pomysł, słuchajcie, postawię tu bloczek. Dobra, postawię tu blok. Potem ewentualnie mogę sobie to, tą wioskę będzie po... Przechodź pan. Jeżeli tu... Czekaj... O, drzewko w ogóle urosło, to supsio. Coś mi się wydaje, że ten pan jednak spadł. Jestem tego właściwie w sumie pewien, że to się niestety stało. Bo co? Miało się by innego stać. Albo to jest ten. To chyba jest ten. Masakra, panowie! Panowie, proszę... Proszę się stąd usunąć, panowie! Chyba się nie... I zaraz spadną na naszą masakrę. Jak mam też... Jeżeli ich popchnę, to czy oni... Ja chcę, żebyście panowie stąd poszli! O, co się stało? Nieważne. Panowie! Panowie, nie spada... Teraz spróbuję przejść, to oni od razu oboje spadną. Spierzę się takiego taki... Dobra... Co tu się odwala? Czekajcie, ja tu potrzebuję jakichś rzeczy, jakichś bloków, czegoś, czegokolwiek, żeby im pod nogi postawić, masakra. Potrzebuję czegokolwiek, naprawdę, czegokolwiek. Coś się masakra. Co ja mam teraz zrobić z tymi panami, no? Udało się! Okej, ja sobie tutaj drzewkę zetnę, pozwólcie mi, o. Getting wood. Idę olko. Sobie jeszcze drewno. Ile to będzie? 3? Takie małe drzewko czy 4? 4 oczywiście. Nie ma drzewek 3 drewnowych, że tak to ujmę. Teraz uwaga. Udało się! Ale to było... Dobra, mam płotki, słuchajcie. Ja zrobię taki... Taki, mam nadzieję, że chłopaki pozwolicie na taki... Taki deal zrobimy, dobra? A mianowicie to będzie taki deal. Aha, nie mogę. Chciałam zrobić taki, wiecie, deal, że wy nie spadniecie, a ja... Okej, dobra, udało się Aha, no i pada deszcz, czyli moby się respią. Dobra, okej, udało mi się zrobić taki deal fajny, że tutaj oni nie spadną na szczęście. W ogóle, co wy uważacie o tym, żeby zrobić keep inventory do tej serii? Keep inventory. Mhm. To znaczy, że ktoś nie wie,
że nie będą mi znikały przedmioty, jeżeli zginę. Znaczy, że nie wysypią się, o to chodzi. O, sedoneczka, pięknie, daj. W sumie tak naprawdę, w sumie teraz jest teoretycznie noc. O, masakra. O, masakra. No, to tu... No, widzicie, no, bo... jak wyłączę shadery, to będzie... Czekajcie, może widać, czy nie będzie widać? O, widzicie? Jestem... Bo cały ten świat jest złożonych z pustyni. Cały ten świat, jak możecie zauważyć, tu macie biom, desert? No właśnie, to jest pustynia? Nie. Nie wiem, ale w każdym razie znajdujemy się teoretycznie na pustyni. I tak to wygląda, czekajcie sobie, tylko zdajmy. Co tu się stało? Nieważne. Znajdujemy się na pustyni, panie, no wy tutaj... Wszyscy się tu zebrali, o co chodzi? Czyżby tamten dom przejęły zombie? Mam nadzieję, że nie, naprawdę. Nie, no nie, a dlaczego się wynieśliście, panowie? Czy ktoś tutaj... Nie. Tutaj wiedźma zniknęła, tutaj nikogo nie ma, choć... Wiecie, ja to nie wyjdę, bo... jednak potworki się mogą respić tu. Dokładnie tu. Masakra. To jest trochę ciężkie, ale idziemy, masakra. Przemieszczanie się po tym wszystkim w tej serii jest masakryka ciężkie. Sobie jeszcze z tego miejsca może wykopię ten jeden ten... Mam bloczek, mogę sobie go gdzieś postawić. Takie masakry, mam bloczek, takie... Mam blok. Tak to trochę w tej serii jest i tak będzie. I co będę robił z drewna? Z drewna muszę coś zacząć już powoli budować. I coś robić, słuchajcie. Po pierwsze, crafting table. Po pierwsze i najważniejsze, crafting table. Muszę zrobić workbench. Jest i achievement, get. Achievement, to tutaj będzie... Masakra achievement. Dobra, no. Są achievementy. Pięknie. Oj, to, no. No. No tego chyba niestety nie, no możemy to zdobyć, ale... Kobla też może. Stąd mogę wykopać. Okej. Okay. Mamy workbench'a. To są workbench'a. Pozwólcie, postawię tu, a tą skrzynię tak... Ja lubię naprawdę, jak jest komfort wyglądu. Nie, dobrze, sobie tak po prostu wezmę. Jak jest komfort wyglądu, ale ja teoretycznie bym te, wiecie, rzeczy przestawił, ustawił w jakiejś tam ładnej kolejności, ale tu akurat teraz w tej serii to nie ma żadnego najmniejszego sensu. Co robię zresztą drewnem? Aha, to odłożyć oczywiście. A z resztą drewna, mam 3 drewna jeszcze w workbenchu. Co zrobić? Kilof mam i mam jeszcze, no jeszcze ma trochę durability. No ma. Ha, 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 co tutaj zrobić? workbenchu, co się przyda? Teraz do, wiecie. Z drewna, co się przyda z drewna takiego? Chcę. W ogóle zrobię... w ogóle wiecie, że z jednego drewna da się zrobić mieczyk drewniany? Haha. O, i od razu mam time to strike. Czas do walki. No i mam mieczyk. Taka trochę szybsza broń. Bo to tak trochę, czekajcie, bo wiem... ma tyle samo damage'a. Ale patrzcie, to wali tak... Czekajcie, może tak... A to trochę szybciej w ogóle, bo tutaj mamy attack speed 1.2, a tutaj 1.6, czyli to jest jednak trochę szybsze. No. Mieczyk drewniany jest trochę szybszy. Co teraz możemy robić? Z drewna też sobie coś bym porobił. Z drewienka, słuchajcie. Co jest teraz takiego bardzo przydatnego w tej serii, żeby zacząć budować domek? Taki domek mój. Rozumiecie? I robi się noc. No właśnie, robi się nocka. Robi się noc.
Robi się noc. No i to jest problem teraz, że robi się noc, ale w sumie tak naprawdę jak był deszcz, to nie no, będzie chyba się trochę szybciej, bo potwory by się spawnowały. Klipsia, oczywiście bez klipsia by się nie obeszło. Co teraz, gdzie, bo wiecie, ja teraz patrzę, gdzie miejsce na domek, może od tej farmy, słuchajcie. Zrobimy takie, wiecie, ekskluzywne przejście do domku. Mhm, tutaj wiecie, a tu będzie wielki, drewniana chata. No, to myślę, że byłoby spoko pomysł. No ale tak naprawdę, no co ja zrobię z 4 drewienkami? W ogóle przyszedłem przez drzwi. No, z 2, właściwie tak naprawdę. Wiem, co zrobię. Ja lubię, jak jest ładnie. Czyli uzupełnię te miejsca, hopsa. Okej. Okay. Drewienkiem. I wiem, że tu jest jeszcze miejsce, ale może najpierw uzupełnię w tym domu. Ale w ogóle zauważyliście, że w tym domu nie ma... Wszystkie wieśniaki się wyniosły z tego domu? To w tym zostawię. Jaki jest powód tego? Jaki jest powód tej zarazy? Jaki jest powód tej zarazy? Że wszystkie zombiaki się przeniosły. Czy przy ściany przyszedł? Aha, nie wiem, dobra. Okej, mamy 3 patyczki. 3 patyczki i co? Już se ubiorę, słuchajcie, zobaczymy. Tylko na chwilkę. Jestem killerem w czymś. No. Jestem niezniszczalnym czymś. Jestem. Wiem, że jestem bardzo ładny. Gdzie słyszałem? Takie jakby psa, ale to psy takich jednak dźwięków nie wydają. Czy... Co to się... Tajmi. Pajączak, szkielecik. Wolę nie dostać strzału od szkieleta. Wolę nie dostać. Co można robić w noc w tym, na Minecraft bez ziemi? Minecraft bez ziemi to jednak jest taka trochę mozolna seryjka. Ogólnie pochodnia. Więcej pochodni. Potrzebuję oświetlenia. Czy któryś z panów, co będzie pan na przykład ten? Nie, to wszyscy są jacyś różni. Ten pan. Aha, on tylko kupuje węgiel. A czy można dostać od panów węgiel? Wiem. Jak ja masakrycznie nie skapnąłem się, to przecież muszę to przerabiać, z drewna przepalać. Bo koble będą musiał sobie wykopać z domu, cakra. Wykopać koble są z domu. Jednak niestety to będzie konieczne do przetrwania. Tu w ogóle jest drugi kowal, tu jest drugi kowal. To w sumie dobrze, z tego jeszcze obrabuję i będę miał trochę bloczków. Tu jest jeszcze coś drugiego. Będzie trzeba się ty wszy... Wiecie, o co mi chodzi tam. Deszcz pada na ciebie nagle. To mnie niepokoi, ja nie jestem pana Endermana. Dobra, nieważne. Już mam nadzieję, że pan Enderman się na mnie nie wścieknie. Proszę. Panie Endermanie, potrzebuję 8 cobblestone, no właśnie, aż 8. Skąd wezmę ten stąd ewentualnie, ale ja tak nie chcę trochę niszczyć tego. Mogę sobie wziąć stąd, bo tu będzie... Nie, tu jest lawa, no właśnie. Stąd nie wydobędę. Dach rozwalić trzeba. Trzeba rozwalić dach. A, bo... Tu będzie 4. Stąd. Wykopię. I jeszcze wykopię. Potrzebuję 4 kolejnych. To 4. Teoretycznie stąd, ale tu chyba lawa się wyleje. Czekajcie. Ja zobaczę. To jest... Ja będę teraz stał na... 322... 182, 184 minus 184, to lawa będzie, żeby tutaj, to będzie, uwaga, 319, 183,
Tu jest 184. To jest 184, tu. Czyli to się jeszcze nie wyleje. Dobra. Czyli tu jest jeszcze jedna ściana. Dobra. Okej, to dobrze wiedzieć. Naprawdę? Proszę, proszę, proszę. Aha, takie to rozwiązanie. Aha. 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 Aha, jeszcze raz, aha. To źle. Huh. Czekajcie, mam jakiś bloczek, nie. Albo zrobię to w sposób... Wykopię to. Albo nie. Po co? Po co w ogóle jest to w tym domu, kurczę? Aha, potrzebuję to razy, bo to jest teraz jako jeden blok mam. To jeszcze sobie wykopię stamtąd. Jeden bloczek. Czyli to by było dobre do przemieszczania się. Zapomniałam pani o Endermanie. Ale w sumie tu będzie dobry ekskluzyw, że tak to ujmę. Ha! Bo tu tego nie ma. Aha! To takie buty, czyli ja to do tej lawy nie wpadnę. Okej. Okay. Oki, 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 to wiecie co? To fajnie w takim razie. To dobra. Czyli tak to będzie wyglądało, że mam tutaj cztery, jeszcze cztery stamtąd, to będzie to tylko żeby do tej lawy nie wpadło, masakra. Teoretycznie lawy będę mógł. To nie wpadnie mi do lawy, ale teraz... Już mamy Dermana. Dobra, uff, udało się. Dobra, mam wszystko. Ale teraz jest to jednak to ryzyko, że tutaj wpadnę. Okej, teraz nie ma. Taki tu... Zrobiłem deal, piecyk. Ciągle słyszę tego Endermana. To mnie niepokoi bardzo. Czekajcie chwilkę. Długo się strasznie tą skrzynkę niszczy, nie? To trochę wkurza. Długo się te skrzynie wszystkie niszczy. O, robi się dzień. To dobrze. I odstawianka itemów. Okej. I to. Teraz tylko problem polega na tym, że nie mam drewna. A to, czy to mi urośnie teraz? Czy to mi teraz urośnie? No, na razie nie zamierza chyba urosnąć mi coś. Chyba nie. A to nawet fajnie wygląda. Nawet fajnie. A jak właśnie, bo z tej strony w sumie nie patrzyłem. Też spoko wygląda. Spoko sprawa. W ogóle szkoda jednak w sumie, że na pustyni ten deszcz nie... Shit. Shit. Że na pustyni deszcz nie pada, wiecie? Bo wiecie, jakby padał, to pan Enderman by tutaj się po prostu nie miał prawa być, tak? No wiecie, endermanki są dobre, ale jednak... Ja... Kurde... Sakrzyczek, creeper... O! Co?! Creepery są takie głupie, a ja w to nie wierzę! Creepery są takie głupie, naprawdę? Wiecie... Czy pan mnie zobaczy przez okno? A. I się zaczął jarać, okej. Okay. Zaczął się jarać, no to wszystko dobrze. Co teraz będziemy robić? Teraz... co? Mały zombiaczek, biedaczysko. Można gościowi ten... No to fajnie, jak będę miał sobie ten... A ten? Ty, aha, skórzysta, że tak to ujmę. I... Ale to jest węgiel jakby wykopywany, więc to mi się już nie przyda. To są na razie wszyscy moi koledzy, tak? To...
Wszyscy, może nazwę Marek Czarek, Dariusz Franek. Marek Czarek, Dariusz Franek. Pamiętajcie. To jest Marek. Ten, to jest Czarek. To jest Mariusz. A to jest Darek. No. Marek Czarek. Czy Czarek Marek? Marek Czarek. No już zapomniałam. Dariusz Darek. Dobra. Marek Czarek, Dariusz Darek. Okej. Okay. Marek Czarek, Dariusz Dar. No. Okej. Okay. I pan Edzio. Jest! Się na mnie patrzy! Nie lubię panów Edziów, którzy się na mnie patrzą. Na szczęście ja na nich nie patrzę. Jest! Enderman Słoneczka też zbytnio nie lubi chyba. Powinien zaraz się gdzieś... Bo Enderman chyba nie giną, ale... Co się dzieje z Endermana? Czy on się do mnie teleportował? Czy on po prostu teleportował się w nicość? Chyba się teleportował bardziej do Endu. Albo do Netheru, bo wiecie... Teleportował się do miejsca, którego nawet nie jest, które nawet nie jest wygenerowane. No, teoretycznie to jest możliwe. No. Najpierw, bo to do mnie i tam jeszcze jest kowal zombie. No wiecie. A tam bibliotekarz. Nie, ten bibliotekarz żyje! Bo tylko pająk się u niego zlepił. A tam co jest? A tam jest husky. A tam co jest? Tam jest nic. Dwa creepery, masakra. Jak ja będę musiał się z nimi poradzić? Ja będę musiał po prostu tym jakieś super epickie szarżo masakry przeprowadzać. Też jakieś dwa śmiałeczki. Szkoda, że creepery się nie palą. Takie utrudnienie. Panie szkielecie! Aha. Dobra, wypad się zjara zaraz. A z creeperami to będzie masakra powalczyć. Walczyć z creeperami. Creeper! Dobra, widzi mnie. Gdzie on jest? Czy on jest za tym blokiem? Najpierw to mnie tak, więc jeżeli tam podejdę... Aha, taki z niego, a tutaj go widzę? Jak się skitrał, kurczę! Haha! Bo wiecie, jeżeli ja wyjdę, to on automatycznie zrobi bumka. Fumka, bumka oraz trzystołkę. Jaki? Co się z nim stało? Go tam... Tam w ogóle jest? Przepraszam, że trochę... Przepraszam, że to zrobię, ale... On zniknął! Nie wiem, co o tym myśleć. Coś pewnie trzeba, ale nieważne. Tylko, żeby nie wylecieć poza to, to... Gamemodezero... To było dziwne. On zniknął jakby stamtąd, to... Zjarał... Zrobię wypad na farmę, słuchajcie. No to jest tylko szkielet, tak? Tam ten dom już został przejęty. Przejęli go... Uznajmy, słuchajcie, że przejęły go złe moce. Przejęły go złe... Tam, bo tam toczyła się walka, wiecie, wielkie, epickie bitwy. I tam rozpoczął się atak zmasowany. Straszny żołnierzy króla Franzteburga i wiecie, no długo strasznie ten dom, ten zamek się bronił, ale uległ wielkiej potędze króla Franzteburga. I taka jest właśnie historia tego. Teraz ja wymyśliłem, żeby nieco tam coś, no. A, pan Wieśniak, zabezpieczenie. No, żeby pan Wieśniak tu nie wlazł pod pozorem żadnym.
Co ten pan tam robi? Zaraz odłożę rzeczy, ale czy tam, tam jest creeper? Pa creeper! No. I odłożę wszystkie tutaj rzeczy, w ogóle mam ziemniaka. Się ziemniak zmarnował. Jakiś taki, co zjem, bo nie mogę w ogóle. Po co mi zmarnował? Po co mi taki mieć? Co jest tam? Nie wiem. Po co mi? Naprawdę? Dobra. Okej. Okay. Wyjść. Cześć, to byłeś Czarek? Nie, ty byłeś Dariusz. Ty byłeś Dariusz, a tu byłeś Darek. Ty byłeś Marek, a Czarek chyba tu jest, tak? To jest Czarek. Czekajcie. To jest Czarek, okej. Okay. Dobra, to jest Czarek, to z Czarkiem, wiecie, z Czarkiem to my się znamy od lat. Wiecie. Znamy się od tak chyba dawna, że już nie pamiętam nawet od jak dawna. Chyba od sekundy temu. Chyba tak. Chyba sekundę temu się poznaliśmy. Tak dawno, że masakra. A ty drzewo rośnie. Chyba przeskacza. A nie, on się modli, żeby to drzewko urosło. Już się znudził modlitwą. A tego pochwaliłem, że się modli. A też się znudził. Masakra. Moje pochwaliny chyba go nie zmotywowały do robienia czegoś kompletnie bezsensownego. A co to gdzieś już. No słuchajcie. Minecraft masz Mojang. Microsoft, poprawcie te głupości kliperu. Co to było? Ja to myślałam, że wiecie, że ten Clipper będzie taką przestrogą dla mnie, to po prostu... Skoczyć? Pokazać wam, jak on to zrobił? Straszne to... Nieważne, okej. Okay. Ja już, słuchajcie, chyba... Tak, ja już kończę odcinek. Z panem... Kto to? Aha, to jest panek Marek... Derek. To jest Marek... To jest pan... Dariusz, to jest pan Dariusz, a ja chcę pana, tak, pana Marka. Więc słuchajcie, ja jestem Nairo 007, to był kolejny odcinek z Minecrafta, bez ziemi. I jeżeli odcinek się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, pokolorujcie ją na niebiesko, taką mam koszulkę, niebieską, tak. Niebieską, albo taką bardziej ciemniejszą, jakie mam spodnie. I oczywiście to jeżeli tego nie robicie, to subskrybujcie mnie i tyle. No. A ja się żegnam z panem Markiem, którego znam od sekundy, więc pa. No pa. Bo...